Mundur sołecki został w tym roku przeznaczony na drogę dojazdową do cmentarza w części Górnej Żurawicy. Służy również też mieszkańcom i powiedzmy o funduszu sołeckim na zebraniu wiejskim decydują mieszkańcy. Lepszy dojazd, nie ma błota, można nawet na nogach się przejść. Fundusz sołecki w miejscowości Żurawica w sumie z jednoroczną przerwą działa od samego początku. Także to nie jest akurat nie pierwszy odcinek drogi. Są również inne, były robione. Te inwestycje na poprawę drogi są moim zdaniem trafione i dobre. Fundusz sołecki w miejscowości Żurawica w sumie z jednoroczną przerwą działa od samego początku. Także to nie jest akurat nie pierwszy odcinek drogi. Są również inne, były robione. To nie akurat nie, że ja decyduję o wyborze drogi, tylko decyduje większość na zebraniu wiejskim i mieszkańcy, powiedzmy z części Górnej Żurawicy, przegłosowali ulicę Kasztanową i została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Część mieszkańców, jak widać, no, jeździ już po asfalcie. Zostało jeszcze jakieś 520 metrów do skończenia tej drogi. Na pewno do tej pory było to uciążliwe ze względu na błoto. No jest to właśnie trafiona inwestycja i te fundusze są dobrze też i realizowane i wykorzystywane. Tylko żeby to było troszkę więcej i częściej, bo jednak w Żurawicy trzeba więcej zrobić. Nie tylko kawałek drogi, tylko wiadomo i światła, to już były kilka lat temu, że miała być światła, do dzisiaj nie ma. W nie każdej miejscowości, powiedzmy, wójtowi są tak skorzy do dawania, powiedzmy, pieniędzy sołtysom, żeby decydowali, co jest potrzebne. A myślę, że co roku można coś fajnego zrobić z tym.